Julia Żugaj! No tak, Julia Żugaj, widzowie, Julia Żugaj wydała piosenkę, uwaga, o tytule Rodzina. Teraz Rodzina. Więc, no jest to potężne, może być potężne. Zobaczmy, co my mamy tutaj. Video produced by Krizis, Music, Jeremy Sikorski. What the f***? Jeremy Sikorski i Jawor? Ej, to jest naprawdę pojebane, szczerze. Nie spodziewałem się tego. E-muzyka w imieniu wytwórni Spotlight. O Boże, ona muzykę w Spotlightie ona muzykę w Spotlightie musi wydawać. Jesus. Więzień Spotlightu. Crazy. Ej, to jest pojebane w sumie, bo stary, co ma stary Spotlight do muzyki? Co oni się znają na muzyce, stary? W jaki sposób oni mogą jej pomóc w Spotlightie? Nie rozumiem tego. Jak już chcesz iść do wytwórni, to iść do wytwórni, która się zajmuje tylko muzyką, nie? A nie jakimś tam, hajs, no tak, racja. Dobra, Julia Żugaj, Rodzina. To co było już historią, w okamgnieniu nowy start. Nieważne jaką pójdę drogą, dotrę tam. O Jezus, widzowie, to jest Rodzina, ja nie mogę jej obrażać tego. Bo to jest jej mama, chyba siostra. I co teraz? To nie wypada tak trochę. Rodzina, miłość, dobre słowo. W ich objęciach przystań mam. Jajo. Imiona we wspomnienia tonę, tyle ich mam. Piekło ciasto. Za wiarę w marzenia moje, za każdy początek drugi stan. Nie no, co to jest za piosenka, stary, dla dzieci? Ale takich ja się czuję jak dziecko, jak tego słucham. Ja bym słuchał jakąś disneyowską piosenkę, stary. Ale aż tak przesadzoną. Ta melodyjka jest jakaś taka za słodka dla mnie. Słodka jak ta bita śmietana. Tak, uchwycić chcę każdy moment. Tak mi dobrze, kiedy mam tu was. Za wiarę w marzenia moje. Nie no, poczekaj, bo to jest jakiś pojebany vibe, pierdolony. Poczekaj. Ja mam wrażenie, że to jest soundtrack do tego, widzowie, pa. Co jest, kurwa? Za każdy początek drugi start. Nie? Chcę każdy moment. Tak mi dobrze, kiedy mam tu was. Za wiarę w marzenia moje. Jestem u serca. Dobra, to teraz intro kiepskich, bo to też jest rodzina. W ich objęciach przystań mam. Ubrana we wspomnienia tonę. Tyle ich mam. Wiarę w marzenia moje. Za każdy początek drugi start. Uchwycić chcę każdy moment. Tak mi dobrze, kiedy mam tu was. Za wiarę w marzenia moje. Jestem od serca wdzięczna wam. A kiedy już przyjdzie nowe, siłę w sobie mam. Starczy. Siłę w sobie mam. Starczy. Po prostu dzięki wam. No widzowie, mega urocza piosenka. Myślę, że jak bylibyście rodzicami, chcielibyście taką otrzymać od swojej córki. W końcu mogę czuć się sobą. Choć tych masek tyle mam. Jak na Vinted życie nowe. Zobacz ja. Szansę, która stoi obok, na wyciągnięcie ręki masz. Ja sobie tylko wyobrażam, stary, ten. Ja sobie tylko wyobrażam. Cały czas jak słyszę te piosenki, to tylko ten. Do tyłu, do tyłu. Reklama Vinted? Myślicie, że to jest reklama Vinted? Kurwa, faktycznie! Podobają wam się ubrania w teledysku? Kupcie ją na moje szafy Vinted! Faktycznie! Nie no, sprzedać rodzinę dla Vinted? Kup moją rodzinę na Vinted za jedyne 5 zł. Nie no, Julia Żugaj sprzedała swoją rodzinę dla Vinted. Straszne to jest. Tobie daję słowo, to nasz czas. Zabiorę w marzenia moje. Ja w tym klipie nawet pokazuje, jak wrzucać, stary, już nawet w tym ona to nawet w tym klipie pokazuje, jak wstawia zdjęcie na Vinted, pa. Za każdy początek drugi. Pa! Pa, a ty! Dobra, to jest mocne uchwycić chcę każdy. Pa! Nie, no to jest nie wiem, widzowie, dla mnie na przykład temat taki, wiesz, że rodzina i robisz takie lokowanie, trochę takie trochę jajks, nie? No nie wiem, ja bym tak nie chciał na przykład, tak wiesz, że jakby robisz piosenkę tak niby od serca, dla mamy, tam siostry, czy tam do kogo i nagle lokowanie i Vinted. Dobrze, kiedy mam tu was, zabierę w marzenia moje.
Za wiarę w marzenia moje wrzucam tą koszulkę na Vinted za jedyne 15 zł. Darmowa przesyłka. Wdzięczna wam, a kiedy już przy... Mamo, kocham ciebie, ale muszę wrzucić i spakować paczkę na inpoście Vinted. Siłę w sobie mam, płatność tylko blik. Nie no, jest... ona zabija jakieś dziecko! A nie, to zabawka, dobra. Nie no, to jest mega dziwne, widzowie. W sensie taka nuta, wiecie co chodzi, że tak mi się to trochę gryzie. Miałem taką samą sofę, miałem taką samą czeku. Za wiarę w marzenia moje. Dziękuję Vinted za sponsorkę. Za każdy początek, drugi start. Uchwycić chcę każdy moment. Tak mi dobrze, kiedy ma. Tak mi dobrze, kiedy przelew chodzi. G4, dziękuję za Prima. Aha, no powiem tak, piosenka wiadomo, nie mój klimat, ale też nie jest zjebana, aczkolwiek ta k***a reklama jest jakąś totalną, nie wiem, mega k***a lokowanie straszne. W sensie rozumiem, jakby to był jakiś inny numer. Na przykład, czemu ona nie zrobiła na przykład numeru, który dosłownie, nie wiem, jest flexem na przykład o ciuchach, że coś tam, kocham się przebierać, sukienka, koszulka, i wtedy zrobisz lokowanie. Ale stary, piosenka o rodzinie i lokowanie Vinted, mega dziwnie. Ja bym tak nie zrobił. No chyba, że mi zapłacili 1 000 000 zł, wiadomo, to bym sprzedał nawet wszystkich. Żartuję. Dobra, a sprawdźmy, co ona w ogóle sprzedaje na tym Vinted. To mnie ciekawi. Adam tak. Noszone majtki. Kurwa, 282 komentarze, to ludzie to kurwa kupują, paso. Ona opierala kurwa Team X. Ona opierala. Ona opierala człowieku. Ja pierdolę, to jest genialne, kurwa. Damn. Dobra, co my tu mamy? Czy tu są te rzeczy, które były na klipie, czy nie? Ta. No, kurwa, wszystko sprzedane. Sold out, kurwa. Widzicie to, kurwa? Wszystko sold out. Żugajki mają moc, widzowie. Czy wy byście... Ej, ja w ogóle, ale tak już teraz mówię. Vinted, chcecie ze mną współpracę? Bo ja mam kurwa dużo rzeczy w szafie i chętnie bym to opierdolił, a jakbyście jeszcze zapłacili jakiś hajsik, żebym o tym powiedział na streamie, to jak najbardziej. Bo ja bym, bo ja tak szczerze bym coś, kurwa, posprzedawałbym te rzeczy, bo nie wiem, co mam z nimi zrobić. W kurwa mam rzeczy, widzowie, których nie noszę w ogóle. Albo raz w życiu założyłem. I mi się, kurwa, walają w szafie, a jak się będę przeprowadzał do nowego domu, no to, kurwa, nie chcę brać wszystkiego, nie? Ja mogę kupić Niko Łęsy za 5 dyszek, pierdolić piosenkę. Nie, no ja mógłbym o streamie. Vinted, odezwijcie się do mnie. Możemy zrobić deala jakiegoś, zapłacicie mi hajsik. Ja, kurwa, zareklamuję i będę sprzedawał jakieś itemki.